Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj dosyć niespodziewany odcinek, ponieważ były zniżki w ten weekend z okazji tam urodzin Wargamingu i były zniżki właśnie na każde czołgi. Jako łowców stwierdziłem, że mi się nie chce robić, nie mam czasu, żeby zaczynać nowe linie, po prostu mi się nie chce. Aczkolwiek szóstkę miałem zbadaną przez dłuższy czas, właściwie od razu jak weszła, to tam po kilku dniach ją zbadałem, ale nie kupowałem. Stwierdziłem, że i tak nie będę ekspił, więc po co mam wydawać niepotrzebnie pieniądze. No ale była zniżka, stwierdziłem, no taniej nie będzie, no to czemu miałbym nie wziąć? No i wziąłem, żeby sprawdzić, jak to jest. Jest to moja pierwsza bitwa. Nawet jeden załogant ma 75%. Teraz widzicie screeny mojej załogi, ale to chyba po 10 dniach, bo dopiero wpadłem na pomysł, żeby zrobić zdjęcie załogi pod koniec dnia grania, nie po tej bitwie, bo jest to moja pierwsza bitwa na tym czołgu, naprawdę pierwsza bitwa. Mam tutaj najlepsze działo, najlepszą wieżę, najlepsze koła i najlepszy silnik. Radiostacji jeszcze nie kupowałem, żeby jak najtaniej za free expa go wymaksować, tak żeby dało nim się grać. Koledzy mówili, nie kupuj, beznadziejny, omiń za free expa, ale stwierdziłem, że sobie spróbuję. I powiem szczerze, że zagrałem tam, nie wiem, 10 bitew, 8 bitew i naprawdę jestem mile zadziwiony, bo ma on kilka plusów, ma oczywiście kilka bardzo dużych wad, o czym za chwilę powiem. Aczkolwiek uważam, że nie powinno w ogóle być tej gałęzi w grze, jeszcze tak krótko, bo po prostu to są gra o czołgach, a nie o samochodach, jak my się to śmiejemy w klanie. Ja wiem, mało HP, kółka się psują, nie ma pancerza, aczkolwiek często wchodzi za zero, jeśli w ogóle ciężko to trafić, to jest cholerniak tak, na dychach. Ja mówię teraz na przykład o CW na dychach. Na dyszce ten czołg bierze za pieprza, za przeproszeniem, 100 km na godzinę. I teraz weź to traf, no, nawet z najcelniejszego działa. I jeszcze to, wspomaganie, zobaczcie to. To jest zwykły auto-aim kołowca. Tutaj jest taka szczerbinka. Właśnie, linia Siegfrieda, mapa standardowa oczywiście. I tutaj w bunkrze jest taka szczelinka. I przez tą szczelinkę w ruchu trafiam artylerię. No przecież to jest przesadzone. Naprawdę. Na kołowcu bardziej się opłaca strzelać z tego auto-aima, aniżeli samemu celować, jeśli jesteś początkującym graczem, no to jest chore. Dodatkowo z heków, jak ci biją te kołowce na wyższych tierach, winę lighty. Ja gram 100 lighty zwykle na CW-kach, tak? I taki kołowiec mi z heka potrafi naprawdę przypieprzyć za 400-500, a ja mu oddam za 200, no i to jest fair. Proszę was, to te kołowce uważam, nie powinno być ich, ale skoro już są, to stwierdziłem, że sobie wypróbuję. Może na początku zacznijmy trochę o tym czołgu. Widzimy, ma 4 koła, 570 HP-ków. Jego największa wada to jest oczywiście brak pancerza, bo naprawdę z przodu ma 20 i po bokach i z tyłu 13, i na wieży i na kadłubie tak samo. Jeśli chodzi o DPM, to wynosi 1600. Czas przeładowania to jest około 4.11. Ja mówię tutaj na wyposażeniu optyka. Optyka, czekajcie, wentylacja i stabilizator. Czyli już w wyposażeniu takim według mnie najlepszym pod ten czołg. Może jeszcze, nie wiem, kombinować jakoś z zasyłaczem, aczkolwiek nie wiem, czy gra jest warta świeczki, bo aż tak dużo nam nie da przy przeładowaniu 4 sekund, no ale można. Czas celowania to jest 1,6 sekundy około. Celność 0,38, więc nie jest źle. I powiem szczerze, że to działko jest całkiem przyjemne. Mamy tutaj penetracji na zwykłym, na apekach 120, uszkodzeń 110, no i na goldowych 160 i uszkodzeń 110. Tutaj udało mi się wracać z apteki KW2 znaleźć, dwie peski mu wklepałem, nie ogarnął na szczęście. I tutaj się chowam. 8 do 9, przegrywamy bitwę, już 1200 damage, jeszcze nie skończyłem opisywać czołgu, a już praktycznie końcówka bitwy. To co warto powiedzieć o dynamice jazdy tak naprawdę tymi czołgami, to jest to, że coś co uwielbiam, czyli czołg jedzie i cofa się naprawdę tak samo. I przy tej depresji można na przykład sobie z takich górek szybko wyjeżdżać przód, tył. On tak samo jeździ do przodu, do tyłu i to jest naprawdę bardzo fajne, jeśli chodzi właśnie o wychylanie zza takich górek, dodatkowo kiedy połączymy to z dobrą depresją, albo na przykład uciekanie, że nie wiem, gdzieś szybki spot w krzaku i później szybko uciekamy. Aczkolwiek naprawdę spotować tym się nie da, bo na takim wyposażeniu
mamy 337 zasięgu widzenia, 337 metrów na lajcie i to, no to jest to niebieskie kółko, naprawdę czasami na artach mam większy zasięg spota, więc nie dziwcie się czemu grałem ty tak z tyłu. Na początku chciałem pojechać agresywnie, ale stwierdziłem, że skoro nikogo nie ma, tu jakiś SRV z tyłu kampił met, stwierdziłem, że nie będę jechał sam, ponieważ jestem ślepy, nie znam jeszcze tego czołgu, no to była moja pierwsza bitwa, więc nie wiedziałem tak naprawdę na co tym czołgiem mogę sobie pozwolić, więc stwierdziłem, że zagram to trochę bardziej defensywnie. Prędkość maksymalna, bo to jest w sumie chyba najważniejsze przy kołowcach, wynosi 65 na godzinę do przodu i do tyłu. Jeśli chodzi o moc na to, to mamy 32,5 około. I teraz tak, jeśli chodzi o jazdę, no to wiadomo, że w miejscu ten czołg nie skręci, ponieważ ma kółka, nie gąsienicę. Więc żeby skręcić, musimy się rozpędzić. A propos rozpędzania, rozpędza się bardzo długo. Tutaj widzicie, mam wrażenie, że jest trochę taki mułowaty, jeśli nie jedziemy maksymalną prędkością, bo no długo się rozpędza i naprawdę, kiedy nie jedziemy tych 60 na godzinę, to słabo się go prowadzi i to nie jest naprawdę przyjemność. Ale kiedy się już rozpędzimy, to naprawdę staje się bardzo przyjemnym czołgiem. Osobiście powiem szczerze, że go polubiłem. Wydaje mi się naprawdę być bardzo przyjemnym czołgiem. Jeśli każdy następny tier jest coraz lepszy, to naprawdę, zresztą nie muszę tego mówić, przecież wiadomo, że to jest fajna linia, jeśli się ogarnia lighty do agresywnego spota, dyszkami ludzie po prostu wyrabiają nie wiadomo co, więc nie będę jakoś specjalnie tego XP, wiadomo, kilka bitewek dziennie zagram, aczkolwiek bez jakiegoś ciśnienia i naprawdę moim zdaniem przyjemny pojazd. Jeśli chodzi do bitwy, to mamy już 13-12. Zostałem w tym momencie z Cromwellem Berlin, artylerią M44 i no i ze mną oczywiście arta niebieska ogarnięta, zauważyłem. Zapraszam je do plutonu, więc już wiedziałem o co jej chodzi. A ja jeszcze nie miałem goldów, więc Churchilla 7 raczej bym nie przebił. Tutaj wziąłem ich, zmyliłem, że niby uciekam. Poczekałem aż zniknę. Tu uciekam gdzieś w pole, no i zawracam, żeby wiadomo, zauważam, że artyleria trafia, więc stwierdzam, że dobrze będzie, jeśli będę jej świecił. Tu mi cały czas pokazuje, ile jeszcze ładuje, gdzie celuje, więc to bardzo fajnie z jego strony, że mnie informował o tym. No i ja po prostu brałem, co jakiś czas wychylałem się. Artyleria strzelała 157. Ja już zresztą 1700 damage'a, 500 asysty już mam. I jeśli chodzi o kolejną rzecz, no to warto wspomnieć, tak jak powiedziałem, o depresji, bo zapomniałem powiedzieć, ile tak naprawdę wynosi. A mianowicie wynosi 12 stopni do dołu opuszczania i 14 do góry, więc naprawdę bardzo fajnie. I powiem szczerze, że jestem miło zaskoczony tym czołgiem. Po tym, co mi koledzy opisywali, to myślałem, że to kupa będzie, aczkolwiek okazał się być naprawdę bardzo przyjemny. Tutaj, sorry, nasza artyleria ładnie współpracą z Cromwellem Berlin ze mną zdejmuje tego KW-2. A właściwie Cromwell zdejmuje Churchilla 7, przepraszam. Cromwell zdejmuje, a artyleria ładnie go wcześniej jeszcze niszczy. KW-2 w mieście się zbytnio nie ruszył. No widzimy tutaj, po prostu jeszcze nie umiem nimi grać. Naprawdę ciężko się w miarę nimi steruje i trzeba się tego nauczyć. Cromwell Berlin zdejmuje KW-2. Tutaj jeszcze widzieliście, jak mułowaty i tutaj zamiast wykręcić, po prostu przodem wyjechać tego KW-2, to wolałem tyłem się wycofać, bo bym nie wykręcił. Tu było widać właśnie przed chwilą. No i przejdźmy może do screenów końcowych. I tak się prezentują screeny końcowe. Nie była to jakaś, nie wiadomo, jak zaskakująca bitwa. Aczkolwiek z racji tego, że to była moja pierwsza bitwa na kołowcu, wpadła M-ka, więc bardzo fajnie. Stwierdziłem, że ją pokażę. Zapomniałem w ogóle podać nazwę tego kołowca, ponieważ jest to Panhard AMD 178B, szóstka francuska, no i oczywiście do M-ki multum jakichś śmieciowych medali i Brother in Arms, ponieważ z tą artylerią miałem pluton, obaj żeśmy przeżyli i mieliśmy ponad 3 kile każdy. Jeśli chodzi o damage, 1712, expa bazowego 1118, no i na czysto z kątem premium 12 000, ponieważ sporo jednak z tego golda strzelałem. Z mojej strony to chyba na tyle. Dziękuję wam za oglądanie, zachęcam do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. Do usłyszenia, cześć!